Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj kolejny raz porozmawiamy sobie o filtrach przeciwsłonecznych do twarzy. W ostatnim czasie testowałam 4 różne kremy z filtrem właśnie do twarzy i chciałabym Wam o nich tutaj opowiedzieć. Film, który nagrywałam w tamtym roku o właśnie kremach z filtrem, ma już chyba 35 tysięcy wyświetleń, także jest to temat, który zdecydowanie, przynajmniej tak jak mówią wyświetlenia, Was ciekawi. I korzystając z okazji, że ostatnio w ramach współpracy dostałam paczkę, w której znajdowały się 2 kremy z filtrem, a dodatkowo jeszcze swoje jakieś prywatne zakupy robiłam, no to chciałabym Wam opowiedzieć o kremach, które właśnie w ostatnim czasie używałam. I zaskakująco, są to naprawdę świetne kremy z filtrem. Właściwie oprócz jednego nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, także bez przedłużania zapraszam do oglądania dalej. I zacznę może od tego najbardziej popularnego w ostatnim czasie, kremu z filtrem od marki Skin 1004. Jest to Madagaskar Centella Hyalusica Water Fit Sun Serum z SPF 50+, IPA z 4 plusami. I to jest koreańska marka. Ja zakupiłam sobie ten filtr właśnie w takim duecie na jednej z zagranicznych stron, chyba na Stylvanie. Ale z tego co kojarzę, to właśnie Stylvana i YesStyle to są właśnie 2 takie stronki, z których bardzo fajnie sobie te filtry zamawiać, dlatego że one tam kosztują dużo, dużo taniej niż u nas, na przykład w sklepach online, drogeriach online. I u nas on kosztuje około 120 chyba złotych. Natomiast ja za te 2 filtry i jeszcze jedno, to duże serum właśnie z marki Skin 1004, zapłaciłam w sumie 140 zł. Tam coś wychodziło około 45 zł za sztukę produktu, bo też płaciłam za przesyłkę, z tego co pamiętam, dlatego że miałam zamówienie poniżej 50 euro. Natomiast jak zamawiacie powyżej 50 euro, czy tam 49 euro, to wysyłkę macie za darmo. Ale wracając do tego kremu z filtrem, jest to nawilżający krem przeciwsłoneczny o lekkiej formule, która zawiera filtry chemiczne, nie bieli i nie pozostawia uczucia lepkości. Formuła wzbogacona jest o ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej i silnie nawilżający kwas hialuronowy. Ekstrakty z liści zielonej herbaty oraz brokuła wychwytają rodniki, działając przeciwstarzeniowo. Dodatek ekstraktu z rukoli zapobiega powstawaniu niedoskonałości i stanowi źródło cennych witamin. I to, co tutaj warto zaznaczyć, to to, że tu jest napisane, że to jest właśnie takie wodne serum z filtrem i ja się z tym absolutnie zgadzam. Mega szybko się wchłania, właściwie od razu po kontakcie ze skórą, wchłania się od razu, natychmiastowo. Jest to bardzo lekka formuła, jest to świetny krem, naprawdę, nie bieli, nie piecze w oczy, jest to po prostu filtr idealny dla mnie na ten moment. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, jest po prostu perfekcyjny i jest też zamknięty w takiej tubce, którą ja po prostu uwielbiam, czyli tubka z pompką. Naprawdę to jest mój ulubiony typ opakowania. Jest świetny, już to pierwsze opakowanie praktycznie całe zużyłam, teraz mi zostało to drugie, ale na pewno będę je kupować dalej, dlatego że to jest naprawdę aż przyjemność używać tego kremu z filtrem. Drugi krem z filtrem, który na moim kanale już się pojawiał wiele, wiele razy, dlatego że tak naprawdę porównałabym te 2 SPF-y do siebie, z tym, że ten ma rzeczywiście formułę takiego po prostu lekkiego kremu. Tutaj ja bym powiedziała, że to jest naprawdę takie serum. Natomiast tutaj mamy po prostu krem i to jest Liren nawilżający ochronny krem do twarzy z SPF 50+, i ochroną przed promieniowaniem UVA, UVB i przed promieniowaniem podczerwonym. Ten krem zawiera odmładzającą witaminę E oraz wyciąg z zielonej algi, które aktywują proces intensywnej ochrony i regeneracji. Allantoina regeneruje naskórek i łagodzi podrażnienia. I mamy tutaj, tak jak wspomniałam, właśnie niwelowanie skutków promieniowania podczerwonego. I tak jak też producent tutaj na opakowaniu napisał, jest to hydrolipidowy krem ochronny, który zapewnia kompleksową pielęgnację i zaawansowaną fotoprotekcję skóry. Tutaj mamy 40 ml, czyli troszkę mniej niż w takich standardowych opakowaniach kremów do twarzy. I on jest mega tani. Ja go kupowałam w Hebe za jakieś 23 zł. W standardowej cenie on kosztuje około 30 zł. Czy tam 29, także jest to naprawdę tanioszka z drogerii, jak gdzieś na niego traficie, bo wiem, że stacjonarnie czasem z tym bywa problem, no to polecam naprawdę spróbować, ja o nim już mówiłam wiele razy i to też jest taki krem z filtrem, który mega szybko się wchłania, nie piecze w oczy, nie bieli, nie roluje się, jest idealny pod makijaż,
bez makijażu, bo też nie pozostawia tej białej takiej warstwy, wszystko się tutaj pięknie wchłania. Wygląda na twarzy jak taki lekki kremik, więc on też nie matuje, ale też bardzo się nie świeci. To jest po prostu też dla mnie ideał. I dwa kremy z filtrem, które właśnie ostatnio dostałam w paczce od drogerii Zicodermo w ramach współpracy. To są kremy z Pharmaceris i pierwszy, i tutaj się też będę posiłkować informacjami z opakowania, żeby wszystko po prostu Wam jak najlepiej wytłumaczyć. I to jest multikojący krem do twarzy na dzień Lipo Rosaline dla cer z trądzikiem różowatym. I tutaj niestety mamy SPF 30, natomiast też używając tego kremu jestem bardzo z niego zadowolona. I zazwyczaj używałam go sobie po prostu jak nigdzie nie wychodziłam z domu. I krem ten jest przeznaczony do skóry z objawami trądziku różowatego, ze skłonnością do zaczerwienień trwałego oraz napadowego rumienia i zmian grudkowo-krostkowych. Krem zapewnia codzienną wysoką ochronę SPF 30, która zalecana jest przez dermatologów dla osób z tendencją do trądziku różowatego. Wyjątkowe połączenie składników aktywnych skutecznie łagodzi skórę z objawami towarzyszącymi trądzikowi różowatemu, zmniejszając widoczność zaczerwienień, znacząco poprawiając kondycję i wygląd skóry. Zawarty w recepturze piroktonian olaminy o właściwościach antybakteryjnych wspomaga redukcję istniejących zmian grudkowo-krostkowych. Przywraca równowagę mikrobioty naskórka, zapobiegając nawrotom dolegliwości. Dipantenol oraz allantoina łagodzą podrażnienia, trwały i napadowy rumień oraz ograniczają tendencję do nadreaktywności skóry na czynniki zewnętrzne. Wosk z oliwek wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka oraz zapewnia jego odżywienie i regenerację. I bardzo się polubiłam z tym kremem. On jest taki malutki, tu jest 30 ml, jest bardzo lekki w swojej konsystencji, trochę gęściejszy od tego. Tutaj nieświadomie przeszłam od najlżejszego SPF-u właśnie w stronę takich bardziej gęstych. Ten SPF, mimo właśnie tego, że wydaje się na początku trochę bardziej takiej, o takiej treściwej formule, to wciąż on świetnie się wchłania w skórę, bardzo szybko się wchłania. Też nie powoduje ani bielenia skóry. To, że ten krem jest przeznaczony do trądziku różowatego, może trochę powodować sugestie, że ma on zielonkawą barwę, ale tak absolutnie nie jest. Świetnie się wchłania, jestem naprawdę z niego zadowolona, bo myślałam, że to będzie jakaś taka gęsta, ciężka konsystencja, a tak absolutnie nie jest. I ostatni krem, który tu mam, też jest to Pharmaceris Capillar Protect SPF 50, już tutaj nawet na opakowaniu. Jak widzę, bo tutaj przy tym wcześniejszym nie było to zaznaczone, natomiast przy tym jest zaznaczone, że mamy tutaj ochronę PPD 48, czyli bardzo, bardzo wysoką ochronę. Mamy też zaznaczone filtry UVA, UVB, HEF i IR, więc naprawdę jest to świetna, pełna ochrona. I ten krem również jest przeznaczony dla skóry z trądzikiem różowatym i skóry naczynkowej. Do stosowania również po zabiegach medycyny estetycznej, peelingach, laserach, w trakcie i po kuracjach dermatologicznych. Nawilża, odżywia i regeneruje. Coś, czego w sumie nie zauważyłam tutaj wcześniej, to ten filtr jest zaznaczony jako wodoodporny. To jest bardzo ciekawe. I te filtry z właśnie marki Pharmaceris mają tutaj, oprócz tego trudnego słownictwa, bardzo szeroką ochronę przeciwsłoneczną. Bardzo jest tutaj kładziony nacisk na to, że to są dermokosmetyki, bardziej właśnie takie medyczne filtry. Ten krem specjalnie zostawiłam sobie na koniec, dlatego że on nie jest dla mnie filtrem idealnym i bezproblemowym. Trzeba się z nim troszeczkę nauczyć pracować, dlatego że on ma trochę bardziej gęstą konsystencję i mega szybko zastyga. Jeśli nakładacie sobie taką większą, grubszą warstwę tego kremu na twarz, to radzę to robić powoli, stopniowo i warstwowo, dlatego że ja jak pierwszy raz nałożyłam sobie po prostu dwa palce na twarz, to ten filtr zaczął mi tak szybko zastygać, że ja po prostu sobie nie radziłam z tym nadmiarem tego kremu. I on też przy rozprowadzaniu robi się bardzo szybko taki mega tępy, bo po prostu tak szybko zastyga. Natomiast co jest w nim świetne, to on zostawia matowy efekt na skórze. Więc osoby właśnie z trądzikiem, z cerą tłustą, myślę, żeby się z nim polubiły. Szczególnie, że mamy tutaj tak szeroką ochronę przeciwsłoneczną, a jeśli macie trądzik tak jak ja, to myślę, że też nie rezygnujecie właśnie z używania jakichś kwasów, żeby działać sobie też przeciwtrądzikowo cały czas, nawet w okresie letnim.
Ja to robię, ja nie rezygnuję właśnie z retinolu też na okres letni, ale cały czas pamiętam o kremie z filtrem, który nakładam codziennie, a jak nie mam makijażu, to nawet kilka razy dziennie. Ale ostrzegam, że to nie jest krem, który się sprawdzi każdemu, no bo może być właśnie u niektórych osób dosyć problematyczny, szczególnie jeśli do tej pory używaliście raczej właśnie takich koreańskich, leciutkich kremów z filtrem. Właśnie to jest taka bardziej gęsta konsystencja, z którą trzeba troszkę popracować. Także to są te kremy SPF, o których Wam chciałam opowiedzieć, których aktualnie używam. Natomiast chciałabym zaznaczyć, że ten film, który nagrałam rok temu, również dalej jest aktualny i ja co do tamtych wszystkich filtrów nie zmieniłam swojego zdania. Odsyłam Was też do tamtego filmu, bo tam jest, z tego co pamiętam, 17 różnych SPF-ów, także jest to taka większa i bogatsza wiedza dla Was na temat różnych kremów, jeśli nadal nie znaleźliście swojego idealnego. Serdecznie Was zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie i na TikToku i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!